Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubię Komiksy. Z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny odcinek. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was do tego, abyście zasubskrybowali kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami. A dziś mam dla Was trochę nietypową pozycję. Jest to Batman i Fortnite. Punkt zerowy. Komiks, który właśnie powstał w kooperacji wydawnictwa DC wraz z Epic Games, czyli twórcami Fortnite'a, gry, która, myślę, nawet mi nie trzeba jej przedstawiać, bo wiadomo, trochę siedzę w tym świecie growym, aczkolwiek przyznam się bez bicia, nigdy w Fortnite'a nie grałem. Nigdy nie grałem w PlayerUnknown's Battleground, czy nie grałem w H1Z1 i wszelkiej innej maści tego typu Battle Royale, po prostu nie. Jeżeli gram w gry, to gram raczej w gry singlowe, z małymi wyjątkami. Kiedyś trochę pogrywałem sobie w Hearthstone'a, Overwatcha, ale to były dawne, dawne czasy. Co do samego komiksu, musiałem go mieć, nie oszukujmy się. Jest to Batman, jakby nie patrzeć, a wiecie, że wszystko z Batmanem ląduje u mnie w kolekcji. I nie mogło być inaczej w tym wypadku, aczkolwiek zbierałem się do tego komiksu dość powoli, bo jednak ten Fortnite tak troszeczkę mnie odstraszał. No i co? No dałem mu szansę i powiem szczerze, że jestem dość pozytywnie zaskoczony. Więc muszę powiedzieć, że naprawdę chciałbym się podzielić z Wami tą opinią, bo uczucia mam mieszane, a jednak czytając ten komiks ostatnio, mówię, bawiłem się przy nim dobrze i nie wiem, jak się do niego zabrać, ale najlepiej zróbmy to po prostu od początku. Więc, moi kochani, komiks opowiada o tak naprawdę właśnie tym uniwersum Fortnite'a, można by rzec, czyli całej tej otoczce Battle Royale. Oczywiście nie zaczyna się tak od razu. Poznajemy historię Batmana, który spotyka się z Jimem Gordonem, gdyż w Gotham znalazła się dziwna wyrwa, pojawiła się dziwna wyrwa, która jest dość taką tajemniczą rzeczą i Batman oczywiście, jak to Batman, nie mógłby być sobą, gdyby tego nie sprawdził. No i oczywiście na miejscu pojawia się Harley Quinn, która, jak to Harley Quinn, tak? Lekko infantylna, chaotyczna złoczynka, po prostu musi się sama przekonać na własnej skórze, jak to działa, co tam się stało, skąd się pojawiła ta wyrwa. No i oczywiście w to wszystko zostaje wplątany Mroczny Rycerz. Oboje lądują w świecie Fortnite. No i tutaj jest ciekawy ten początek, te pierwsze zeszyty, bo tak naprawdę nie mamy tutaj dialogów. Wszystko jest prowadzone w formie narracji, tak jakby to była gra komputerowa, gdyż tamte postaci też nie mówią, są tak naprawdę, nazwijmy to, bohaterami niemymi takimi, które są kierowane przez prawdziwych ludzi, prawda? No i tutaj właśnie twórcy chcieli jak najbardziej, aby to się mogło tutaj pojawić. Właśnie nie wspomniałem, że pan Mustard, który jest tutaj jednym z szefów Epic, on między innymi tutaj odpowiadał za ten scenariusz i pewnie pozostałe postaci artystów, czyli Gake, Brown, Deuce, De Castro oraz John Kalish, którego akurat znać możemy chyba najbardziej z tych wszystkich twórców, musieli sobie jakoś poradzić i sprostać temu zadaniu, tym bardziej, że ta seria, z tego co wiemy, będzie się troszeczkę liczyła więcej tych komiksów. Kolejny już jest dostępny i powiem szczerze, po przeczytaniu tego ja też będę chciał go nabyć i też będę chciał móc poznać tą historię, bo naprawdę jest na swój sposób ciekawa. No i wracając tutaj oczywiście do tematu fabularnego, jeśli chodzi o Batman Fortnite, to tak jak wspomniałem, wszystko jest prowadzone w takiej formie narracji i poznajemy właśnie cały ten cykl, 22-minutowy cykl, chyba tak jest w tej grze, że tyle trwa czas oraz ta zmniejszająca się, tak, ta bańka, jak ja to mówię, ten obszar, kiedy toczy się ta akcja w tym Battle Royale, bo tak jak mówię, ja nie gram, ale na tym bazuję i na jakiejś swojej wiedzy związanej z grami. No i tutaj pojawia się oczywiście też Catwoman, gdzie oni po każdej takiej akcji tak jakby zaczynają od nowa, tak? Tracą tą swoją, nazwijmy to, pamięć, ale jednak w wypadku tych dwojga, jako że
są sobie bliscy, są na swój sposób kochankami. Oni oczywiście tutaj zaczynają ze sobą jakoś współpracować, próbując dać sobie sygnały, aby móc rozwiązać cały ten fakt. Jak to się kończy? Ja wam oczywiście tego nie chciałbym zdradzać. Myślę, że jest to na tyle ciekawe, że warto mimo wszystko się tym komiksem zainteresować. Paradoksalnie, tak, mówię to z czystą świadomością. Nie dlatego, że jestem tym fanem Batmana, tylko ogólnie, że w sposób naprawdę dość interesujący zostało to przedstawione, co mnie bardzo przerażało, że jednak to się może nie udać, a o dziwo jest całkiem nieźle. Naprawdę, nie jest jakoś mega niesamowicie, ale jest naprawdę całkiem nieźle i to jest pozytywnie tutaj odebrane przeze mnie. Oczywiście komiks kontynuuje dalsze już wątki po rozwiązaniu tego problemu, którego wam nie zdradzam. No i tam już wchodzimy ten cykl taki bardziej nienarracyjny, a bezpośrednie rozmowy, w których między innymi pojawia się Deathstroke oraz inni bohaterowie, tacy stricte właśnie z Fortnite'a, czyli pewnie te takie jakieś emotki, skórki, prawda, które można tam używać. Tak jak mówię, nie wiem jak to jest, nie grałem, nie mam zamiaru, ale tak to się właśnie przedstawia. Także mówię, tak wygląda mniej więcej historia tego komiksu, tej fabuły i no mówię, jest o dziwo ciekawa, naprawdę. Co do samej pozycji, tutaj oczywiście został też dodany, jak odkleilibyśmy tutaj kod do Fortnite'a, który nam dodaje jakieś tam skórki, jakieś tam dodatkowe właśnie rzeczy, które widzimy. Ja no z nich nie będę korzystał, więc mi się raczej nie przydadzą, ale coś takiego jest. Bardzo dużo stron, jeśli chodzi o różnej maści grafiki, takie okładeczki, prawda? Bardzo ładne, zresztą pozytywnie też je odebrałem. A co do samego komiksu, miękka oprawa ze skrzydełkami. No i komiks prezentuje się w sposób następujący, jak wam teraz tutaj chcę go przedstawić. I nie jest źle, troszeczkę bardziej rysunkowo, właśnie tak może gamingowo jest nam przedstawiony ten Batman, szczególnie jeśli mam o tym mówić, bo ja go tak odebrałem, ale już Catwoman zrobiona została tutaj wykonana o wiele lepiej. I naprawdę fajnie się to czytało, jestem pozytywnie zaskoczony, nie spodziewałem się, że tego typu komiks może mi przypaść do gustu. Ja wiem, że często mi jest zarzucane, czy w ogóle jakikolwiek komiks z Batmanem dla mnie jest zły, no bo ja jestem takim fanboyem, tak? To jednak mimo wszystko naprawdę ten jest dobry sam w sobie. Nie uchyliłbym tutaj rąbka tajemnicy, gdyby takowych nie było, bo on ma swoje gorsze momenty, ale mówię, jako całość naprawdę broni się świetnie, jestem pozytywnie zaskoczony, nawet takim dodatkowym smaczkiem, że pojawia się tutaj Snake Eyes, tak jak widzimy, i też ciekawa historia jest związana właśnie z nim i Batmanem, jeżeli mówimy tutaj o ich konfrontację, w sensie takim pozytywnym naprawdę. No super sprawa. Co innego z Deathstroke'em, ale tego gościa raczej przedstawiać nie trzeba i on oczywiście ma nie jedno za uszami. Także tak się prezentuje nam ten komiks. Jeszcze kilka przykładowych plansz dla was, bo naprawdę one są w porządku. Tutaj nie można się przyczepić. Jest to 6 zeszytów, które zostały nam tutaj sprezentowane i nic tylko kupić i się samemu przekonać, jak to się wszystko prezentuje. Także tyle z mojej strony. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Zachęcam was oczywiście, abyście polubili, udostępnili, skomentowali. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam was na stronę lubiekomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!